Chinach przez 1000 lat kultywowano zwyczaj, który dziś zgodnie nazywany jest torturą. Poddano ją w sumie około 1 miliarda kobiet, a 1 milion z nich tego nie przeżył. Krępowanie stóp było męskim fetyszem, ale zabieg ten wykonywały matki swoim córkom. Te okropne cierpienia mają 2 początki. Jeden to legenda, drugi z kolei wiąże się z pewnym pokazem tanecznym. Legenda z 1850 roku o Jesian to historia bardzo podobna do Kopciuszka. Młoda kobieta również nie miała ojca, a macocha swoim zachowaniem nie ułatwiała jej życia. Jesian, wracając pospiesznie z balu, zgubiła bucik, który odnalazł książę. W Europie Kopciuszka odbieramy zupełnie inaczej. Inaczej niż ma to miejsce z chińską legendą. Jesian miała małe stopy, które nazywano złotymi lotosami czy zielonymi liśćmi. Fascynowały, nawet podniecały. Pisano wiersze i śpiewano o nich pieśni. Przykładem może być słynna rapsodia do brokatowych butów Wena Tingyuana z IX wieku. Ten drugi początek to taniec Yaoyang na dworze Liu, cesarza z dynastii Tang w X wieku. To właśnie Yaoyang, mając owinięte stopy w jedwab, tańczyła przed cesarzem. Wszyscy obserwujący mieli wrażenie, że przez małe i delikatne stopy artystka podczas tańca wręcz unosi się w powietrzu. Oba te początki spowodowały, że zwyczaj krępowania stóp zaczął opanowywać wyższe sfery, a z biegiem lat dotarł również do niższych klas społecznych. W 1975 roku chińscy archeolodzy odkryli grób pani Huan Sheng. Żyła ona w latach 1927-1943. Żona wysoko postawionego polityka w prowincji Fujian była pochowana z dużą ilością butów. Choć bardziej pasowałyby do lalki, za jej życia były jej własnością. Miały długość od 13 do 14 cm i do 5 cm szerokości. Wierzono, że im stopa mniejsza, tym bardziej atrakcyjna. Idealny wymiar miał wynosić zaledwie 7 cm długości i 2,5 cm szerokości. Aby osiągnąć, albo chociaż zbliżyć się do tego ideału, należało wykonać szereg makabrycznych działań. Okrutną torturę córkom fundowały własne matki. Wszystko zaczynało się od wizyty wróża. To on na podstawie daty urodzenia wyznaczał termin pierwszej krępacji. Dziewczynka musiała wcześniej przygotować sobie buty i skarpetki na każdy etap krępowania. Matka w tym czasie również przygotowywała parę butów, bogato zdobionych jedwabiem i kamieniami. Ta para była przeznaczona dla bogini małych stóp, Wan Yin. Dzięki temu bogini miała nie przeszkadzać w znalezieniu odpowiedniego męża. Dziewczynka miała jeść pokarmy, jak wierzono, zmiękczające kości, takie jak kluski czy czerwona fasola. W dniu inicjacji dziewczynka miała wymoczyć stopy w gorącej wodzie. Wcześniej moczone w niej były tłuczone migdały i korzeń morwy z dodatkiem moczu. Po kąpieli stóp matka nacierała je ałunem, by ściągnąć tkankę i ograniczyć nieuniknione krwawienie i wydzielanie się ropy. Obcinała córce paznokcie najkrócej jak to możliwe. Namaczała bandaże, które w trakcie schnięcia na skórze miały ją jeszcze bardziej ściągnąć i rozpoczynała bandażowanie. Cały ciężar miał opierać się na dużym palcu. Bandażowano w ten sposób, że 4 najmniejsze palce podwijano pod stopę tak, by znalazły się jak najbliżej odgiętej w dół pięty. Następnie bandaż zaszywano i często nigdy nie zdejmowano, przez co zrastał się ze skórą. We wgłębieniu między piętą a częścią przednią powinno być dość miejsca, aby umieścić tam dużą monetę. Zabieg powtarzano co 4 dni, coraz ciaśniej wiążąc nowy bandaż. W tym czasie dziewczynka musiała jak najwięcej spacerować, aby mieć pewność, że każda kosteczka w stopie połamała się. Jakby tego było mało, zdarzało się, że matka przywiązywała małe, ostre kamienie, na których chodzenie było torturą. Jednak gwarantowało, że kość na pewno pęknie. Dzięki temu stopa stanie się tak elastyczna, by móc uformować z niej upragniony kwiat lotosu. Ten okrutny proces mógł trwać nawet do 2 lat. Matka, która wcześniej sama cierpiała męki, zabijała smród zepsutego mięsa pachnidłami. Dopiero po tym procesie dziewczynka mogła ubrać wcześniej przygotowane buciki. Już 3-letnim dziewczynkom łamano kości stopy oraz palce. Ofiary procedury na całe życie stawały się kalekami, ale w oczach mężów były dzięki temu bardziej ponętne i atrakcyjne.
Niestety tak radykalne okaleczenie ciała prowadziło często do przerwanych mięśni, ścięgi czy paraliżu. Takie kobiety stawały się ciężarem dla rodziny i nigdy nie znajdowały męża. Czasem sprzedawane były bogatym rodzinom jako służące, często seksualne, lub wyrzucano je z domu. Dopiero w 1895 roku w Szanghaju powstało pierwsze stowarzyszenie mające na celu walkę z brutalnym okaleczaniem kobiet. Według badaczy w tym okresie aż 50% kobiet miało mieć krępowane stopy. Urodzona w 1924 roku Kuan Xuach nazywana była mandżurską Joanną d'Arc. To właśnie ona otwarcie głosiła postulaty zrezygnowania z tak okrutnego zwyczaju. Rząd Republiki Chińskiej uznał krępowanie stóp za przestępstwo karane śmiercią. Niestety, na terenach odległych od wpływów władzy zabieg ten prowadzono aż do lat 50. XX wieku. Ostatecznie proceder ten został zaprzestany za rządów Mao Zedonga. Dziś samo wspominanie tego zwyczaju sprawia ból. Ciężko zrozumieć, dlaczego matki, które same skazywane były na takie cierpienie, później robiły to samo swoim córkom.